Chciałabym bardzo gorąco zaprosić Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz startuje 31 maja o godzinie 11.00 spod kościoła Ojców Jezuitów w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60. Tych wszystkich, który, którym drogie jest życie i rodzina, zapraszam do jak najliczniejszego udziału. Po to też, żebyśmy zamanifestowali swoją siłę. Pokazali, że jest nas dużo, żebyśmy sami zobaczyli to, że tych, którym drogie są tradycyjne wartości, tradycyjnie rozumiana rodzina jako matka, ojciec i dzieci, że, że, no, że jest nas dużo, że, żebyśmy mogli się też tą jednością ucieszyć. Każdy marsz ma wymiar praktyczny. Dwa lata temu na marszu dla życia i rodziny były zbierane pieluchy dla podopiecznych w domu samotnej matki. My również z ramienia Domu samotnej matki weźmiemy udział w marszu dla życia i rodziny. Dla naszych podopiecznych, samotnych mam jest to też bardzo ważny wymiar. Ma on takie znaczenie w tym zakresie, żeby pokazać mamom, że jest dużo zdrowych, silnych rodzin, żeby też mogły brać, czerpać wzorce od, od innych rodzin, od Takich rodzin, od którym dzieci są otoczone miłością, w którym matka i ojciec wypełniają swoje role, role, żeby mogły czerpać wzorce, brać siłę i też taką wiarę i nadzieję w to, że, że dla nich jest to też możliwe. Zapraszam serdecznie. Do, Do zobaczenia, zobaczenia na marszu.